Hej, witajcie na kanale Mathemagics. 14 marca w Ameryce jest obchodzony dzień liczby pi. A to dlatego, że 14 marca zapisany jest w ten sposób. W Ameryce piszemy najpierw miesiąc, a później dzień. A to są pierwsze trzy cyfry oszacowanej liczby pi. W Ameryce również na liczbę pi mówimy pi, czyli to samo słowo, które używamy do określenia szarlotki. Oto jest szarlotka. Pewnie słyszałeś taki w filmie American Pie. Kto oglądał, ten wie, o co chodzi w tym filmie. To jest oczywiście szarlotka, chociaż o ile wiem, szarlotka zawsze jest z jabłkami. A tutaj są szarlotki z jabłkami, z morelami, z jagodami, z czereśniami i tym podobne. No ale mniejsza o to. Dzisiaj będzie odcinek o liczbie pi, gdyż oczywiście 14 marca już jutro, zależy kiedy to oglądacie. Czym jest liczba pi? No może szybko sobie powiemy, w jaki sposób ona jest zdefiniowana, a później w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób oszacował liczbę pi największy chyba matematyk wszechczasów, na pewno pierwsza trójka, przynajmniej według mnie pierwsza trójka matematyków wszechczasów, czyli Archimedes. Liczba pi jest zdefiniowana jako długość obwodu okręgu do jego średnicy. Także każdy okrąg, który możemy sobie wyobrazić, czy to jest kula ziemska, przekrój oczywiście, czy to jest atom, jeżeli podzielimy obwód poprzez jego średnicę, powinniśmy dostać około 3,14 za każdym razem. Włączając to oczywiście naszą tutaj szarlotkę, więc może przetestuję szybko, zmierzę obwód, podzielę przez średnicę, zobaczymy jaką będę miał liczbę. Użyję do tego mojego zaawansowanego urządzenia. To jest fajne urządzenie, możesz zaczepić w pasek, a na drugą stronę dać na przykład klucze albo na przykład karnet na wyciąg, gdy jedziesz na narty. Żebyś nie musiał wyciągać karnetu cały czas z kieszeni, w rękawiczkach, to jest oczywiście problem. Także pytanie do Was, zgadnijcie, czego zapomniałem w ten weekend na narty? Tego urządzenia, czy może kremu do opalania? Przy okazji, krem do opalania, w Ameryce mówimy na niego sunblock. Sunblock, czyli coś, co ma blokować słońce, a nie krem do opalania, coś, co ma przyciągać słońce. Nie wiem, w jaki sposób powstało to tłumaczenie, czy te słowa krem do opalania, no ale mniejsza o to. Sprawdźmy naszą szarlotkę. ½ cala na 7, tyle mniej więcej wynoszą obwód i średnica. I jeżeli weźmiemy kalkulator, 22 dzielone na 7, to mamy taką liczbę. Natomiast jeżeli zobaczymy liczbę pi, to mamy 1,4159. Także to oszacowanie jest dobre do drugiego miejsca po przecinku albo po kropce, jak to mówimy w Ameryce, gdyż tu używamy kropek do rozdzielenia dziesiętnych od całości. No i w starożytnej Grecji Archimedes chciał tą liczbę pi oszacować jeszcze dokładniej niż do drugiego miejsca po przecinku. Dlatego pokażę Wam dzisiejszą technikę, w jaki sposób Archimedes to zrobił oryginalnie. I do tego będę potrzebował całej tablicy i trochę chyba więcej czasu niż zwykle, gdyż Archimedes przedstawia tutaj dosyć dokładną, detaliczną drogę. Ja postaram się trochę uprościć i skrócić. Pierwszym krokiem, który tworzy Archimedes, jest to stworzenie półokręgu. Do tego oczywiście będę potrzebował mojego technicznie zaawansowanego cyrkla. Trochę więcej niż półokrąg, ale to nam się na pewno przyda. Druga rzecz, trzeba zrobić styczną tutaj, styczną do okręgu w punkcie A. I kolejnym krokiem będzie zbudować tutaj taką prostą, przechodzącą przez O. Ten oto kąt, żeby był 30 stopni. To można zrobić na wiele sposobów. Na przykład można by zbudować tutaj trójkąt równoboczny, czyli taki, który ma każdy kąt 60 stopni. No i jeżeli tu będzie trójkąt równoboczny, połowa niego, tego kąta, będzie 30. Ale nie będę tego konstruował tutaj, to nie chodzi o to w dzisiejszym dowodzie, tylko chodzi o to, żeby tam przyjąć, że ten kąt będzie 30 stopni.
No i dobrze, no i mamy nasze figury i teraz zaraz przejdę do właściwej treści tego dowodu od Archimedesa, ale zanim to potrzebujemy mieć trzy założenia, które po prostu Archimedes zakłada na początku, że są oczywiste. Pierwsze założenie to jest taki, że jeżeli mamy trójkąt i jeden z jego kątów jest przedzielony na połowę, to wtedy dzieli on bok tego trójkąta, dajmy na to dwa krótsze odcinki AB. I teraz założenie Archimedesa jest takie, że stosunek A do B jest taki jak stosunek C do D. Zapiszmy to. To nie musi być trójkąt prostokątny, taki jak tutaj narysowałem, ale będzie mi to po prostu łatwiej pokazać tak analogicznie to założenie do tego, co będę Wam pokazywał. Ale to mógłby być jakikolwiek trójkąt. Ten stosunek jest zachowany i jest on udowodniony w elementach Euklidesa, także na pewno Archimedes doskonale o tym wiedział. Drugie założenie jest takie. Pierwiastek z 3 jest większy niż 265 dzielone na 153, co zaraz zresztą szybko potwierdzę na kalkulatorze. No i zgadza się do 1, 2, 3, 4, 5 liczby po przecinku. Widać, że pierwiastek z 3 jest rzeczywiście większy, czyli ta nierówność jest zachowana. Skąd ją wziął Archimedes, tego nie wyjaśnia, tak jakby to było oczywiste w starożytnej Grecji. No i ostatni, trzecie założenie to jest takie, że w trójkącie prostokątnym 30, 60, 90 przy przeciwprostokątnej równej 1 ta długość jest zawsze 1/2, a ta długość pierwiastek z 3 przez 2. Oczywiście nie jest to zawsze ta sama długość, ale jest to jakiś iloczyn jednej stałej i tych trzech liczb, czyli można by napisać, że to jest k, połowa k oraz pierwiastek z 3 przez 2k. Ten sama stała, ten sam konstant. No i te trzy założenia są jakby przyjęte i teraz można przechodzić w końcu do dowodu Archimedesa. Zaczyna się w ten sposób. R dzielone przez AC i R to będzie nasz radius. Radius, czyli po angielsku promień. Pamiętajcie, na kanale Mathemagics uczymy się również angielskiej terminologii, nazwę to sobie po prostu R, żeby nie mówić cały czas AO, 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 aż mi ciężko to wypowiadać i to będzie się dużo dzisiaj powtarzać. Więc R dzielone przez AC równa się właśnie dzięki temu założeniowi pierwiastek z 3 przez 2K dzielone przez K dzielone przez 2. Czyli promień do AC jest równy pierwiastek z 3, a ponieważ pierwiastek z 3 jest większy niż ten stosunek, w takim razie promień do AC jest większy niż ten ułamek. Promień do AC to jest ten pierwszy stosunek, który nas będzie tutaj interesował. Drugi jest to OC do AC, czyli na naszym założeniu K dzielone przez połowę K, czyli A2 można zamienić szybko na ułamek, czyli to wychodzi 306/153. I tutaj na chwilę chciałem się zatrzymać i trochę odejść od tego, co zrobił Archimedes. Pokażę Wam teraz trochę taki inny przykład i później będzie łatwiej pokazać to, co wymyślił Archimedes. Także na chwilę zauważmy i pewną tutaj rzecz. Po pierwsze, ten odcinek AC, powtórzę tutaj z drugiej strony, to jest jakby ten bok tego równobocznego trójkąta. OK? W ten sposób. Czyli zduplikowałem ten AC. Teraz można by powiedzieć, że CZ to jest równe 2 razy AC, prawda? Zapiszmy. Oraz zauważmy również, że AB jest to 2 razy promień, czyli 2 razy R. Te dwa zdania zmienię tak, żeby była dwójeczka tylko po jednej stronie, zobaczcie. A skoro to jest równe 2 i to jest równe 2, w takim razie te dwa stosunki też są sobie równe, zapiszmy to. No i tutaj jeszcze jeden krok w tym równaniu, zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. Pomnożę obie strony przez R dzielone przez CZ. Ale to już przed chwilą widzieliśmy. Zobaczcie, promień dzielony przez AC jest większy niż ten ułamek, więc zapiszmy to. I co możemy zobaczyć tutaj w tej nierówności? Przyjrzyjmy się, czym jest CZ. CZ jest bokiem tego trójkąta tutaj równobocznego, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że ten trójkąt równoboczny zduplikuje i
poukładam bok do boku przez cały okrąg. Co wtedy będzie? Powstanie tak zwany sześciokąt foremny, heksagon, czyli okrąg nasz cały byłby wpisany w heksagon w ten sposób. Wydaje mi się, że teraz to już lepiej widać, nasz okrąg byłby wpisany w taki heksagon. Czyli gdybym ja tutaj pomnożył to CZ przez 6 oraz to 153 przez 6, wtedy to 6 razy CZ stałoby się obwodem sześciokąta, prawda? Zapiszmy to. No i teraz powstało AB dzielone przez obwód sześciokąta. Co teraz zrobię? To przewrócę wszystko do góry nogami i obwód sześciokąta dam na górę. Zaraz zobaczycie, do czego to dąży. Także ułamki są przewrócone jak naleśniki. Trzeba tylko pamiętać, żeby zmienić znak nierówności. Wtedy dalej jest prawdziwość nierówności zachowana. No ale przyjrzyjmy się, czym jest obwód sześciokąta. Czy zgodzicie się ze mną, że obwód sześciokąta jest na pewno większy niż obwód naszego okręgu? Prawda? Więc można zapisać to. A zatem obwód okręgu dzielony przez AB musi być mniejszy niż ten stosunek. No ale czym jest obwód okręgu? Przypominacie sobie wzór na obwód okręgu? Napisałem go wcześniej na tablicy, tylko że jako definicja liczby pi, która była równa obwód okręgu dzielony przez średnicę. Więc obwód okręgu równa się liczba pi razy średnica. No ale czym jest średnica u nas? Średnica okręgu u nas jest to odcinek AB. To jest średnica. Zapiszmy to. A zatem określiłem górną granicę liczby pi poprzez wpisanie okręgu do heksagonu. Archimedes był oczywiście o wiele bardziej precyzyjny. Zaraz do tego dojdę. Żeby to zrobić, będę musiał tutaj zmazać większość tej tablicy, ale chciałem po prostu wam pokazać trochę w większej skali, w jaki sposób jest tutaj to rozumowane, w jaki sposób Archimedes doszedł do bardzo, ale to bardzo precyzyjnej górnej i dolnej granicy liczby pi, czyli da nam takie nawiasy, w jaki sposób liczba pi jest mniej więcej oszacowana. W takim razie, dobra, zmazujemy to. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, że większa skala jest zrozumiała i zaraz przywracamy do artykułu Archimedesa.